Witam Was. W tym odcinku chciałbym porozmawiać o tym, jak Bóg powołuje swój lud i do czego powołuje naród, do którego się przyznaje. Skoncentrujemy naszą uwagę i popatrzymy na Piątą Księgę Mojżeszową. Piąta Księga Mojżeszowa jest ostatnim kazaniem Mojżesza do ludu Bożego, w której Mojżesz przypomina, można powiedzieć, o tych najważniejszych momentach i najważniejszych postanowieniach, który otrzymał od Boga dla ludu Bożego. Piąta Księga Mojżeszowa jest ostatnim kazaniem Mojżesza. Wartość tej księgi jest również w tym, że Mojżesz jako bardzo poświęcony i oddany przywódca, który kochał naród, który prowadził, chociaż z drugiej strony ten naród powodował wiele smutnych przeżyć i chwil w życiu Mojżesza. Ale Mojżesz bezgranicznie kochał naród izraelski. I kiedy wie, że następuje chwila rozstania, kieruje do umiłowanego ludu swoje ostatnie przesłanie. Można porównać to do rodziciela, który rozstaje się swoim dzieckiem i chce na koniec jemu powiedzieć coś bardzo ważnego. I właśnie Piąta Księga Mojżeszowa jest takim przemówieniem ojcowskim Mojżesza do narodu izraelskiego, w której on zebrał najważniejsze nauki i wypowiedzi z poprzednich ksiąg. Chciałbym spojrzeć na kilka wypowiedzi z trzech rozdziałów Piątej Księgi Mojżeszowej, w których widzimy trzy filary Kościoła, które te filary miały znaczenie nie tylko wtedy, ale również i dla nas dzisiaj żyjących. Pierwszy fragment to jest 4 rozdział, werset 35 i 39. Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz Niego nie ma innego. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi w dole. Nie ma innego. O czym mówią te dwa wersety? Co Mojżesz chce powiedzieć do narodu izraelskiego przez te słowa zapisane w tych dwóch wersetach? Mojżesz chce powiedzieć do narodu izraelskiego, że mają do czynienia z wyjątkowym Bogiem, którego nikt inny do tej pory nie poznał. Żadne inne narody nie mają takiego Boga jak naród izraelski. I ja myślę, że dzisiaj, jeżeli my używamy takiego słowa w Kościele jak teologia, to zadaniem współczesnej teologii właśnie przedstawić tego wyjątkowego Boga ludziom, wśród których my żyjemy. Człowiek powinien poznać swojego Stwórcę i swojego Zbawiciela, który jest pod wieloma względami Bogiem wyjątkowym. Następna wypowiedź jest zapisana w 5 rozdziale i w 15 wersecie. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Jest to cytat z powtórzonego prawa, z powtórzonych przykazań Bożych. Ci, którzy uważnie czytają
tą wypowiedź, mogą zauważyć, że Mojżesz zmienia uzasadnienie święcenia sabatu, czyli czwartego przykazania. Nie tak brzmi to uzasadnienie w oryginale. W oryginale jest napisane, że człowiek powinien świętować, pamiętać o dniu sabatu, dlatego że sabat jest pamiątką stworzenia. Natomiast tutaj w 15 wersecie Mojżesz daje inne uzasadnienia, mówiąc, że pamiętaj, abyś święcił dzień sobotni, dlatego że byłeś niewolnikiem ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Co to znaczy? Jaka jest myśl zawarta w tym zdaniu, które Mojżesz używa jako uzasadnienie do czwartego przykazania? Otóż z tego można wyciągnąć następujący wniosek. Mojżesz chce powiedzieć do narodu izraelskiego, że powodem świętowania sabatu jest to, że człowiek powinien pamiętać, iż to jego Bóg powołał do kościoła i że Bóg, powołując człowieka niedoskonałego, grzesznika, słabego, który ma skłonności do upadku duchowych, w kościele czyni z niego naród święty i kapłaństwo królewskie. Moglibyśmy zapytać tutaj w tym momencie Pana Boga, czy to aż tak ważne uzasadnienie na świętowanie dnia sabatu? Ja myślę, że dla Pana Boga łatwiej było stworzyć wszechświat. Psalmista mówi, że słowem Pana wszystko zostało stworzone. Otóż rzekł Bóg i się stało. Rzekł Bóg i powstała nasza planeta. Rzekł Bóg słowo, powstały rośliny. Rzekł Bóg słowo, pojawiają się zwierzęta, ryby morskie, ptaki. A jak jest ze stworzeniem Kościoła? Gdy uczciwie popatrzymy na nasze życie, to musimy przyznać, że Pan Bóg i Duch Święty bardzo dużo czasu poświęca i można tak po ludzku powiedzieć, że dużo się męczą z nami, aby nas doprowadzić do upamiętania i uczynić z nas, grzeszników, słabych ludzi, naród Boży. Dlatego Mojżesz w tym fragmencie Pisma Świętego mówi, że to jest niezwykle ważne, aby obchodząc, świętując sabat, pamiętał każdy człowiek, że to Bóg jego zaprosił do kościoła, a w dalszej perspektywie zaprosił do zbawienia i do Królestwa Bożego. Z tej wypowiedzi Mojżesza wyciągamy wniosek, że Bóg powołuje wyjątkowy naród, który chce uczynić w sensie duchowym naród, który będzie podobny do Boga pod każdym względem. Jest ta wypowiedź zapisana w 5 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział i 6, od 6 do 8 wersetu. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku Wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył Waszym ojcom, wyprowadził Was Pan możną ręką i wybawił Cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Otóż w tych trzech wersetach Mojżesz przypomina, że to Pan Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej. I w 7 wersecie i w 8 daje uzasadnienie, dlaczego Bóg to uczynił. I używa takiego wyrazu, że wybrał
i wyprowadził Bóg naród izraelski z Egiptu nie dlatego, że ten naród był liczny, możny, wpływowy, tylko z wielkiej miłości, którą Bóg okazał im. W liście do Efezjan apostoł Paweł tą myśl powtórzy i rozwinie i powie, że zostaliśmy wybrani przez Pana Boga przed założeniem świata. Możemy sobie tylko wyobrazić to. Niech każdy spróbuje to wyobrazić, patrząc na siebie. Że zanim przyszliśmy na ten świat, Bóg już marzył i myślał o nas. I kiedy przychodzimy na ten świat jako małe, bezradne dziecko i nasza matka, nasz ojciec bierze nas na rękę, nasi rodzice pochylają się nad nami, to razem z nimi pochyla się nad nami Bóg Ojciec, który ma wobec nas najlepsze plany, najlepsze marzenia i chce z nami mieć wyjątkowe relacje oparte na miłości.